Bogdan Sadowski, właściciel firmy Sabo i Stobut. Dzień dobry, witam serdecznie panie Bogdanie. Witam serdecznie. Tradycyjnie już przedstawiamy państwu laureatów nagród prezydenta Suwałk Włócznia Jaćwingów. Dzisiaj gospodarka. Serdeczne gratulacje. Włócznia Jaćwingów w kategorii gospodarka trafiła właśnie w pana ręce za zarządzanie, dobre zarządzanie firmą w czasach kryzysu. Rzeczywiście można mówić o udanym roku, bo ta nagroda dotyczy tego minionego 2009 roku. Tak, dziękuję bardzo za, za gratulacje. Nasz firma Sabo musi, musi przyznać, trzeba przyznać, że firma Sabo w 2009 nie ma powodów do, do wielkich narzekań. Czyli ten 2009 rok był dla nas rokiem dobrym. Trzeba przyznać, że w porównaniu nawet do roku 2008 był tam, były też wzrosty w tym roku. Także w, w tych czasach dość trudnych, które były w tym ubiegłym roku, jakoś tam sobie poradziliśmy z tym, co się działo na rynku. Ale jak pan ten plus wytłumaczy. Może tym, że w czasach kryzysu tak, że trzeba budować, remontować, jakby pewna specyfika. No tak, no kryzys też no, nie, jakby nie, nie spada z nieba, nie? On się y, jakoś tam y, pomału zaczyna i, i jeśli się tam to wszystko w miarę obserwuje, to, to są, są inwestycje, z których może należy się wycofać, a są inwestycje, które akurat w kryzysie najlepiej przeprowadzać, nie? Bo, bo wówczas mamy Zdecydowanie tańszą siłę roboczą. Przecież wszystkie też przetargi, jak Państwo widzieliście, wygrywane były przy niższych kwotach niż inwestorskie kosztorysy. To samo się dzieje z materiałami budowlanymi. Także w czasach kryzysu też są i dobre, i złe strony. Kwestia po prostu podejścia do tego i wykorzystania tego. W suwałkach mamy rekordowy czas, jeśli chodzi o duże inwestycje realizowane na terenie suwałk. To także mogło mieć wpływ na Waszą działalność? Nie, powiem szczerze, że duże inwestycje tutaj przynajmniej naszej firmy za bardzo nie dotyczą, bo no jak wiemy, większość realizowana jest przez zewnętrzne, zewnętrzne firmy budowlane. Dopiero teraz no, przy, przy parku naukowo-technicznym mamy nadzieję, że coś tam też będzie, będzie nas dotyczyło w tym no, 2010 roku. nawet takie oficjalne deklaracje. Tak, tak, oczywiście ze I strony będziemy, wykonawcy, że. Będziemy konsekwentnie, konsekwentnie się tego trzymać i przypominać.